Cześć, tu zespół Tulia. Zapraszamy na Muzotok. Porozmawiamy o naszej nowej rzece i nie tylko. Cześć dziewczyny, cześć Tulio, cześć Patrycjo, cześć Dominiko. Cześć. Wiecie, że już rok minął od poprzedniej wizyty waszej w programie Muzotok? No tak, wiemy, my przecież odliczamy zawsze. Ale warto było czekać, jest singiel Rzeka, pierwszy niesamowity zwiastun nowej płyty, tak? Dobrze mówię? Tak. Dokładnie tak, można tak powiedzieć. Czekaliśmy długo, ale było warto? No myślę, że było. No nie aż tak długo. Robiliśmy bardzo dużo rzeczy. Najpierw wiadomo ta Eurowizja, która pochłonęła dużo czasu, dużo pracy. Później no, zrobiliśmy sobie co prawda przerwę medialną, ale tylko medialną, bo nie przestawaliśmy koncertować. W lato odbyło się bardzo dużo koncertów, a zaraz potem skupiliśmy się od razu nad pracą nad nową płytą. Właśnie Patrycja, że się nie nudziłyśmy. Się, że powiem efektem. Co na tej, w tym singlu, że tak powiem, jest fajnego, jest, ma przesłanie. No, wszystko jest fajne oczywiście w naszym nowym singlu, ale nie no, żartuję. Przede wszystkim do tego, znaczy do tego elementu takiego charakterystycznego dla nas, czyli do archaicznego głosu, śpiewu, do etnicznych instrumentów, zostało dodane dużo elektroniki, tak. Zupełnie inny wydźwięk przez to jest teraz na, tych kawałków. Znaczy będzie, na razie jest jednego. Zaraz porozmawiamy. Tak. No, duża przestrzeń dla naszych wokali, też troszeczkę inna estetyka. No, nowocześniej bardziej. Tulia siedzi i słucha. I tak, no, ona już się zastanawia, co powiedzieć. No właśnie, Tulio, jak ty byś opisała ten pierwszy singiel? Że na pewno duże odświeżenie i już dzisiaj rozmawiałyśmy kilka razy, że nam się od początku wydawało, że to połączenie współczesności z czymś, co stare, z takim powiewem tej historii, to słychać tą współczesność w tym, a się okazuje, że nie do końca. I dopiero teraz to jest takie już na pierwszy rzut ucha, tak zwany, że coś się dzieje, że coś się stało z tym i faktycznie tam Marcin tak poszalał w aranżacji i zrobiło się mocno elektronicznie. Ale ta elektronika dodaje takiej fajnej przestrzeni właśnie dla tych naszych głosów. Mogą rozbrzmieć, dodaje też trochę tajemniczości. Czegoś, czego nam w sumie brakowało, to było cały czas. Naprawdę myślałyśmy, że to jest oczywiste, ale nie było. Najbardziej. Tak, no Angel The Silence też miało takie mistyczne elementy, nie? Ale teraz to jest takie... Na piosenka to jest to. Do serialu? Wstajemy. Tak, też. No, też. No, tak, tylko to też nie jest właśnie dla nas, na przykład Metallica we wszystkich naszych numerach i tych coverowanych, i tych naszych autorskich, które wyszły już w wersji deluxe płyty, no, była zachowana jednak ta tajemniczość i połączenie właśnie, tak jak Tulia powiedziała, tej naszej ludowości, kultury ludowej z nowoczesnością. Ale jednak nie wszyscy jakby to tak odebrali. Usłyszę. Też. Nie zauważali. A teraz to jest po prostu jak na dłoni, tak? No tak, to jest pierwszy taki, pierwsza jaskółeczka. Tak. Rzeka elektroniczna. Rzeka elektroniczna, tekst z przesłaniem. Odcięcie się poniekąd od przeszłości. Tak. Ale to chyba nie rozumiem, że to nie chodzi o to, żeby się nie pamiętać o tym, co było wcześniej, bo raczej chyba to jest takie nie, bardziej... Absolutnie. Nie, rzeka to a propos artystycznego podejścia i duszy wkładanej w to wszystko, to też jest ciąg życia, tak? Na przykład woda, życie, zmiana. Każda rzeka wpada też później do ujścia, do czegoś więcej. Także nie ma tak, że to jest koniec. Tylko różnie można to widzieć. Można w tym zobaczyć też coś dalej. Jesteście też ubrane tak w kolorystyce. Celowo. No, wiadomo, spójność rzecznej obrazu, dźwięku i... Dokładnie. I to też chcieliśmy pokazać w klipie. Chcieliśmy troszeczkę obrócić tą warstwę liryczną, która właściwie tak na upartego dosłownie jest. Historia miłosna, też tak nieszczęśliwa. Dominika podpowiada, ale w klipie chcieliśmy to obrócić. Tam jest pokazane też trzy pokolenia. Są pokazane. Są małe dziewczynki. Także zapraszamy do oglądania. Okej, tam na początku troszeczkę migają światła. Kogoś to może rozproszyć, ale jeżeli trochę zostanie z tym obrazem, to zobaczę tam parę takich rzeczy. Kierowek. Wybiegając w przyszłość, kolejnym elementem będzie pewnie kolejny singiel. Czy już możecie powiedzieć, co to będzie? I... Trwają sprzeczki, ale też niedokończony jest cały materiał, więc może coś jeszcze się pięknego narodzi.
Każdy ma swoje typy, tak w przypuszczaniu, ale też może będą jeszcze inne numery. Zobaczymy. Zobaczymy, jak po nagraniach będzie. Czy więcej tego. Szykujemy, oczywiście. Tak. Co prawda szykujemy niespodziankę, ale że to niespodzianka, to powiemy tylko tyle, że ją szykujemy. O, co do rzeki na przykład od razu w pracy, w studiu, jakoś tak wszyscy... Od razu jednym głosem stwierdziliśmy, tak. że to jest ten singiel, to jest mimo, na pewno coś początku. Nowego i wtedy nawet nie zdawałyśmy sobie sprawy, że nawet w tej wersji jakby tekstowej nie chcę wejść do tej samej rzeki, jako jakby odcięcie się i rozpoczęcie też czegoś nowego. Jeszcze tak wtedy właśnie... tak nie myślałyśmy, ale sama też muzyka, tekst. No tak jakoś wszystko to właśnie w tym połączeniu wpłynęło na to, że... Widzę was w chemii wśród was, więc na pewno te dyskusje długie powodują, że projekt, w sensie koncepcja się jeszcze lepsze wyklarowuje. Na pewno jest czas, żeby to wszystko teraz dopieszczać trochę, tak? Obgadaliśmy już rzekę. Wiemy, że będzie to płyta autorska w większości. Tak. Cała data ukazania się jest już znana. Proszę bardzo, tak, kto zgłasza? 22 lutego 2020. Pięknie. Ja już nie mogę doczekać. A co jeszcze będzie? Powiedzcie mi, a ile utworów na tej płycie jest właśnie o was? W sensie z waszych jakby doświadczeń? Nie, mamy jeszcze skompletowane setlisty, także prace trwają. Ale będą takie. Tak. Czy w każdym, na przykład w rzece też to jest tak, że wcielamy się troszeczkę w rolę narratora i zostawiamy to właśnie, żeby ktoś, kto słucha, poczuł się, że to jest o nim czy dla niego, ale jednak w każdej z tych piosenek jest taki element, który my też odnajdujemy czy w swojej historii, czy w sobie, czy w swoim życiu, więc to też nie jest tak, że to są kompletnie nie o nas piosenki, ale każda na przykład w rzece widzi coś z siebie dla siebie. Albo tak. Z siebie albo ze swojego najbliższego otoczenia. Na pewno, że pewnie jesteśmy wrażliwymi osobami, czy romantycznymi, ja bym nie powiedziała, wiadomo, zależy od momentu, ale na pewno jesteśmy emocjonalne bardzo i bardzo mocno przeżywamy różne emocje. Nie tylko takie te romantyczne, ale też te skrajne. Tak, jesteśmy temperamentne raczej, ale na przykład to jest ciekawe a propos rzeki, że na planie, jeżeli ktoś obejrzy sobie teledysk, my siebie nie widziałyśmy siebie, a czułyśmy, jak się wzruszamy na przykład. Też i było parę momentów, tak, było parę momentów, kiedy przeżywałyśmy mocno to, co śpiewamy i naprawdę płakałyśmy. W tym samym momencie, nie widząc siebie, kończyliśmy ujęcie i po prostu patrzyłyśmy na siebie. Teraz widzę, że się wzruszyłaś. No właśnie się przypomina takie momenty, no to właśnie, jakoś to się było jakieś takie, bo nagranie trwa jakiś czas, tak? Bardzo długo, 14 godzin nagrywałyśmy rzekę. Znaczy długo trwało ustawienie wszystkich świateł. Praca na planie. Wizualizacji trochę mniej. A to było odczuwalne pod koniec na przykład pracy, że już tak powiem... Od początku do końca chyba pochodziło. To wygląda jakbyśmy były bardzo zrelaksowane i to są takie kulisy, to tylko w muzotok. Było nam bardzo niewygodnie uzyskać tą pozycję, bo jestem o wiele wyższa od dziewczyn, także Patrycja przed nami stała na szpilkach, wygięta włók do tyłu. Dominika na europalecie schylona w dół, ja na nich europalety, tak? Dziewczyny bolały plecy, mnie bolał bok, po prostu były cuda, ale obraz wyglądał pięknie. Czyli warto było warto cierpieć. Poświęcić... Tak, finałowe ujęcie, gdzie... O matko! Gdzie jeszcze jakby w roli głównej są też paprotki. I to, jest tak. To było chyba najbardziej dziwne ujęcie, dziwne nasze ustawienie. Każda była inna, inaczej sobie, wygięta. Tylko ja trzymam Dominicę, Tulia Mija, jeszcze drugą Tuli i tak się siedzimy takie... Takie szczegóły, które tylko w tym zatoku, także... Tak, dokładnie, jeszcze nie mówiliśmy o tym, ale chyba już nie powiemy więcej o tym. Efekt jest osiągnięty, także... Od czasu właśnie naszej poprzedniej wizyty, kilku spotkań, przecież byliśmy w kontakcie, które wydarzenie dla was jest dla każdej osobno bym chciał, najważniejsze. Kto chce powiedzieć pierwszy? No mów. Albo Dominika. No dobra. Dominika. Czyli dla mnie na pewno była bardzo ważna Eurowizja, bo od samego początku, kiedy w ogóle padło cokolwiek, jakieś informacje, to ja chyba byłam najbardziej nakręcona na ten temat i też trochę próbowałam namówić. Tak, bardzo entuzjastyczna i bardzo dużo ludzi jakby już później podczas Eurowizji, podczas spotkań z eurowizyjnymi fanami i z różnymi dziennikarzami. Oni też jakby zauważali to chyba. O, chyba Dominika najbardziej. I rzeczywiście, ja byłam najbardziej nakręcona na to. Ale jeśli chodzi chyba o taką najważniejszą rzecz, no to wydaje mi się, że ten Fryderyk.
No bo no, taką nagrodę można dostać tylko raz w życiu. Za debiut dostaje się raz. No, 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 czyli teraz będziecie zbierać za kolejne... Tak, kolejne no, mamy nadzieję. Czyli to było takie najważniejsze, ale też jak rozmawiamy między sobą z dziewczynami, jakby poczułyśmy się też wtedy zaakceptowane przez całą Akademię Fonograficzną, no bo nagrody nie są jakby przyznawane przez kogoś słuchaczy, anonimowych słuchaczy, tylko no jednak osoby, które Boże. Siedzą w tej branży. Boże. Znaczy właśnie ja podobnie uważam. Eurowizja to było wielkie wydarzenie, połączone z ogromnymi przygotowaniami, które zajęło bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy, energii. Więc było to... Śpiewałyście Fire of Love. Fire of Love, tak. Się więc było to bardzo, bardzo takie absorbujące. Ale myślę, że największym, jeżeli chodzi o no, jakieś osiągnięcie, czy to też wyróżnienie takie. Tak, to też uważam właśnie, że Fryderyk, bo jednak, tak jak Dominika powiedziała, czujemy się zaakceptowane przez Akademię Fonograficzną. No i właśnie można go zdobyć tylko raz w życiu za debiut fonograficzny, także myślę, że Fryderyk to jednak góruje. No tak, to czyli Tulia powie też. Nie, no jesteśmy akurat jednomyślne w tym. Staram się nie powtarzać i Fryderyk na pewno, to co dziewczyny powiedziały, był super. Dał też nam takiego kopa dalej do działania, ale Eurowizja była takim wydarzeniem i jest, o którym na przykład ja myślę codziennie. I się chyba długo, nie chodzi o to, że nas to skrzywdziło, że się tam nie pozbieramy, ale wracam do tego myślami praktycznie codziennie, bardzo często o tym dyskutujemy, przypominamy sobie, że to jest niesamowite zjawisko w ogóle społeczne, ci fani Eurowizji. To jest w ogóle osobna dla mnie grupa społeczna. To nie widać tak nie widać. Nikt o tym nie mówił wcześniej, my tego nie wiedziałyśmy. To są ogromne rzesze ludzi skupione wokół tego konkursu. Oni to traktują wręcz, rozprawiają o tym naukowo, w pracach naukowych. O tym naprawdę można rozmawiać godzinami. To są ogromnie zaangażowane osoby i ja myślę, że to można porównać tak jak kiedyś byli, nie wiem, depeszowce, czy jakieś inne tam subkultury, metale. Tak są fani Eurowizji, którzy są, no po prostu rozbierają tę Eurowizję na czynniki pierwsze, też są wspierający, są też wymagający, ale myślę, że odnaleźliśmy w wielu z nich też przyjaciół takich wspierających dla naszej muzyki, przyjaciół dla zespołu. Słuchajcie dziewczyny, moglibyśmy gadać, ale powoli czas się nasz kończy. Więc... Niemożliwe. Jakoś tak szybko zleciało. Tak, rozmawiamy, więc to nie nam puszczą w całości. Dobrze. Tulio. Patrycjo, nie pomyliłem się. Nie. Dominiko, wielki kochany za dzięki w programie wielkie. I trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękujemy. Pięknie. Pierwsze pytanie. Piosenka, którą nosiłam w dzieciństwie. Wszystkie piosenki, ich troje. Tak. Tulia? Nie, Britney Spears lubiłam, ale też u nas w domach się słuchało. Lady Punk, Kasi Kowalskiej. Lady Punk, tak. Ale w Metaliki. Jednej konkretnej? Piosenki? Teraz dzieci słuchają Muchę w Mucholocie. Dobra, dalej. Utwór, który mam zapisany w telefonie ulubiony, jest jakiś taki najczęściej słuchany? Nie mam. Wszystkie nie. Miałam całą playlistę. No, cała playlista, tak. Nie, ja się nie da się wybrać jednego. Ale co, ostatnio superhero Vicky Gabor. Tak, zgadza się. Ustalmy to. Dałabym wszystko, żeby wystąpić z... Dawidem. To też mamy ustalone. To też ustalone. Ustalone, tak. Grupowa. Dawid Pociadło. Okej. Okay. Chciałabym umieć śpiewać, grać jak... A grać to nie, ale śpiewać. Tak. Jak? Elizabeth Fraser. Albo Lisa Gerrard. Lisa Gerrard. Enya. Enya. O, tak, o, pięknie. Sinead O'Connor. Dolores O'Dorian się nazywała kobieta z The Cranberries? O, tak. Z The Cranberries. Albo na przykład mi się podoba bardzo, jak Kasia Nosowska śpiewa. Po swojemu, tak. Tak, nigdy tylko, no to... nie zaśpiewam, nie zagram. Nie ograniczamy się. Nie, my byśmy spróbowały właściwie z każdym, tylko jeżeli jest to normalna osoba, normalnie gra. Miła. No, sympatyczna. Miła, sympatyczna. Najlepiej, jeżeli to będzie interesująca muzyka, o. Zdałyście. Zdałyśmy. Dzięki. Koniec? Koniec. No.